problemy z oświetleniem ulicznym na Strzelnicy. Zdarzają się jakieś przerwy w tym oświetleniu. Ja zostałem tylko poinformowany w poniedziałek o tym fakcie i wczoraj przyjechałem się po czemu. Rzeczywiście z tym oświetleniem jest coś nie tak, tak jakby cała część górna Strzelnicina nie była oświetlana. W innych dzielnicach, choćby w Tarpie ostatnio mieliśmy problemy niestety z oświetleniem. Bardzo duża ilość awarii. Ja może jako elektryk podpowiem, bo w tej chwili mamy nowe już normy od wielu lat. Bezpieczeństwo są bardzo czułe, założone już ubezpieczeń elektrycznych i niestety taki okres pogody jak jesień, gdzie mamy bardzo dużo wilgoci, mamy wilgotną też ziemię, ona tak nie wysycha. Więc przez te stare kable, które już to mierzą 30-40 lat, gdzieś jest uszkodzona izolacja, jest po prostu upływ prądu, jakiś upływ prądu, to na końcu układ zabezpieczający różnicówkę tak zwana, no wyłapuje, że niecały prąd tym zerem powraca, co został do danego odbiornika przesłany, więc wyłącza. Tutaj mamy problem na bieżąco, ekipy firmy serwisowej nam to naprawiają, natomiast z taką uwagą ogólną, kiedyś pan Radny Michał Czepek o to pytał, żeby skorzystać z programu Kafka na modernizację oświetlenia. Kafka jest takie Sowa. Kafka była na redukcję źródeł ciepła w budynkach, żeby pozmieniać tam mniej emisyjne. W tej chwili my w ramach ZIT-u, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planujemy w ogóle za kilkanaście minut projekt wymiany źródeł światła w mieście, ale też słupów, jak i też linii zasilających. Przede wszystkim dlatego, że około 50% słupów oświetlających w naszym mieście nie należy do miasta. One należą do spółki Energia Oświetlenia. Kiedyś oczywiście miasto je budowało i przekazało na majątek energetyce. Energetyka się skomercjalizowała, powstały spółki córki. W tej chwili mamy taką spółkę córkę, która za każdy słup oświetleniowy kasuje gminę miasto wyjąc kilkanaście złotych w skali miesiąca, tylko za konserwację. Właśnie to dotyczy dokładnie całego terenu działania koncernu Energia, czyli 8 województw.